Witam Was drodzy serdecznie w poniedziałek 14 września i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w Katowicach. Hasła biblijne, które znajdujemy na dzień dzisiejszy w naszej książeczce z Biblią na co dzień, są zapisane w księdze proroka Izajasza w 41 rozdziale 16 wierszu. Będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił świętym izraelskim, oraz w liście świętego Pawła do Rzymian w 5 rozdziale 11 wierszu. Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Będziesz się radował w Panu. Pozwólcie, że zacznę od pewnego wspomnienia. Dawno, dawno temu w kuchni biura konsystorza w Warszawie wisiała taka grafika. Siedzą sobie Luther, Melanchthon i Bugenhagen. Podpis jest, że jest to 31 października. Siedzą poważni, ze skwaszonymi minami, ze spuszczonymi głowami i ktoś z boku mówi do nich: no przecież dzisiaj jest święto, czemu nie świętujecie? I na to Dymek: my tak właśnie świętujemy. Jak często w naszym życiu, także w tym naszym życiu w jego aspekcie religijnym, okazujemy naszą radość. Jak często cieszymy się, że na przykład możemy znaleźć się na nabożeństwie z innymi chrześcijanami. Jak im to okazujemy? Chciałbym zachęcić nas wszystkich dzisiejszego poranku, żebyśmy czasami pozbywali się tego stereotypu poważnego, skupionego, nieuśmiechniętego chrześcijanina, protestanta na rzecz radości. Nie radości, która jest chwilową, przelotną emocją powodowaną jakimś bodźcem, ale radości, która jest stanem naszej wiary, a wynika to z tego, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, czyli z pojednania, którego dostąpiliśmy w Jezusie Chrystusie, którego dostąpiliśmy dzięki krzyżowi Zbawiciela. I to jest właśnie powód dla nas do radości, do dzielenia się tą radością z bycia pojednanymi z Bogiem, z odpuszczenia grzechów, z nowego życia, które mamy w Bożej bliskości. Dlatego dzielmy się tą radością, sprawując służbę pojednania. Wsłuchajmy się jeszcze także w modlitwę z Kamerunu, która znajduje się w naszym modlitewniku z Biblią na co dzień. Alleluja! Chwalmy Pana! Chwalmy Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkiego, co jest na nich. Chwalmy Boga, który jest wszechmocny. Chwalmy Boga, który jest łaskawy i miłosierny. Chwalmy Boga pokoju i sprawiedliwości, który tak nas umiłował, że dał Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Życzę nam wszystkim tej Bożej radości, tego uśmiechu wynikającego z tego, że jesteśmy kochani, z tego, że mamy kochającego nas Zbawiciela i przekazywanie tego uśmiechu dalej. Może kogoś dzisiaj uda nam się tym uśmiechem zarazić, tą radością, tą Bożą miłością. I tego nam wszystkim życzę, abyśmy umieli radować się w Panu, zawsze radować się w Panu. Pomódlmy się. Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam wstać do kolejnego dnia. Dziękujemy Ci za wszystko, co za nami. Dziękujemy Ci za wszystkie powody do radości, które Ty ze swojej miłości do nas nam dajesz. Przede wszystkim dziękujemy Ci za pojednanie, którego dostąpiliśmy w Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię, Panie, o cały ten dzisiejszy dzień. O to, żebyśmy mogli być przekazicielami tej radości, którą mamy dzięki Tobie. Żebyśmy mogli być przekazicielami Twojej miłości i wlewać ją w innych. Naszą służbą, tym wszystkim, co przed nami, tym wszystkim, co dzisiaj będziemy mogli zrobić i jacy będziemy mogli dzięki Tobie być. Prowadź nas bezpiecznie przez ten dzień. Prowadź naszych bliskich, wszystkie swoje dzieci, wszystkich ludzi. Bądź z nami, Panie, i błogosław nam. Amen. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.